Niech Pan obdarzy Was spokojem. Wtorek ósmego tygodnia okresu zwykłego. Dziś Piotr mówi do Pana Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Ciekawe, czy Piotr informuje Pana Jezusa, gdyby nie wiedział o tym, że my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, czy się teraz chwali? Co chce Piotr tym zdaniem osiągnąć? W jaki sposób to mówi? Po co to mówi? Może mówi to dlatego, jak dzisiaj informuje nas Księga Syracha, aby w pewnym momencie no, przekupić może Pana Boga i powiedzieć, zobacz, jak my się poświęcamy. Zobacz, co my dla Ciebie wielkiego, wspaniałego, niesamowitego zrobiliśmy. W pierwszym czytaniu w Księdze Mądrości Syracha słyszymy te słowa: Nie staraj się przekupić go darem, bo nie będzie przyjęty. Nie staraj się przekupić go darem, bo nie będzie przyjęty. To, co zrobił Piotr, jest absolutnie rewelacyjne. Przyszedł Chrystus i powiedział: Pójdź za mną. I Piotr zostawił wszystko i poszedł. I pozostali apostołowie tak samo. Tylko dzisiaj chcemy się zapytać czy widzimy nie tylko nasze poświęcenie, ale widzimy również dar, który daje nam Bóg? Czy widzimy, że w tym powołaniu, że w tym pójściu za Chrystusem, tak naprawdę obdarowani jesteśmy my? I nie tylko życiem wiecznym tam gdzieś kiedyś, ostatecznie, bo przecież to jest zawsze cel naszej drogi, cel wędrówki, cel pójścia za Chrystusem, ale już teraz jesteśmy obdarowani, już teraz od Boga otrzymujemy. Dlatego, kiedy będziemy cokolwiek robić, co będzie nam się wydawało, że robimy dla Boga, że robimy dla, że robimy dla Kościoła, to warto pomyśleć, co uprzednio zrobił Bóg dla nas, co zrobił Chrystus dla nas. Jesteśmy po tym czasie paschalnym, wspaniałym czasie, po Triduum, potem poświętowaniu świętowaniu zmartwychwstania, to właśnie Chrystus zrobił dla nas. Stał się człowiekiem, przyszedł na ten świat, nauczał nas, a potem... Oddał za nas swoje życie, a potem więcej, pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał szatana i staje przed nami żywy i z martwych stały i otwiera nam niebo. To wszystko daje nam Chrystus i teraz zaprasza, mówi pójdź za mną, ja ci to wszystko dam, ty pójdź za mną i w tym pójściu stań się moim uczniem i w tym pójściu stań się tym, który innym o tym będzie opowiadał. Czy mamy tą świadomość, i teraz inaczej będziemy szli za Chrystusem i inaczej będziemy robić te wszystkie dzieła, do których jesteśmy zaproszeni? Może dalej, kiedy czytamy tą mądrość Syracha, widzimy przy każdym darze twarz rozpogódź i we wszystkim z weselem poświęć dziesięcina abyśmy mieli rozpogodzoną twarz, a nie robili jak najemnicy, nie robili jak niewolnicy. No że teraz muszę się jakoś tutaj na tej ziemi pomęczyć, 60, 70, 80 lat, trzeba się pomęczyć z tymi przekazaniami, z Ewangelią, z postami, z tymi wszystkimi zasadami, które są w Kościele. Muszę się poświęcić. Oto my opuściliśmy wszystko i teraz też ja, Panie Boże, no już wszystko muszę Ci oddać, no bo tak trzeba, żebyś Ty mi kiedyś dał życie wieczne, żebym chociaż do doczystał, jak to niektórzy czasami mówią, się doczołgał i jakoś się dostał. Czy mamy dzisiaj tą rozpogodzoną twarz? Czy mamy dzisiaj to wesele? Bo widzę, że to Bóg jest najpierw hojnym dawcą, że On jest pierwszy. I Księga Mądrości Syracha mówi, że my otrzymamy siedem razy więcej, siedem razy więcej. A Pan Jezus dzisiaj mówi stokroć więcej, stokroć więcej. Podbija jeszcze to, mówi więcej. Wy wszyscy, którzy opuściliście z mojego powodu to, co uważaliście za wszystko, stokroć więcej otrzymacie. Ja Panu Bogu daję jedną godzinę w tygodniu na Eucharystię niedzielną, a On mi daje każdą godzinę swojej uwagi. Ja mu daję jedną godzinę, on mi daje 24 godziny uwagi, ja mu daję 15-20 minut swojej modlitwy, on mi daje nieustannie swoje błogosławieństwo. Zawsze będzie przebijał, zawsze będzie pomnażał. Teraz jest tylko pytanie, w jakiej perspektywie ja stanę. Czy przypomnę Panu Bogu, słuchaj, my opuściliśmy wszystko, zobacz co ja dla Ciebie robię, jak się poświęcam, czy zobaczę Boże poświęcenie i z tą radością i z tym szczęściem pomyślę sobie, Bóg. Jest hojnym dawcą. Nie pytam, co ja z tego będę miał, ale już widzę, co z tego mam, co już otrzymałem. Jak mówi święty Paweł, co masz, czego byś nie otrzymał? Więc czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał, ale jakbyś sam to wszystko wypracował, jakbyś sam o to wszystko musiał jakoś zadbać? Spróbuj zobaczyć najpierw hojność Boga. Jego wspaniałość, tą wyjątkowość, że nawet nie siedem, ale sto razy więcej otrzymamy. Spróbujmy tą hojność Boga zobaczyć i zobaczymy od razu, że i my będziemy w tym wszystkim hojni. Rado, radosnego dawcę miłuje Bóg. Najpierw takim dawcą jest sam Bóg. Dzisiaj zaprasza, abyśmy poszli za Nim. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.